Monika Suder, dzień dobry, zapraszam na rozmowę Echo 24, a dzisiaj znów będziemy rozmawiać o energetyce. Ze mną w studio pan Andrzej Jurkiewicz, prezes e-gminy. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rozmawiamy o pompach ciepła. Teraz taki bardzo ważny temat, bo mówi się o tym, że wzrasta kupowanie pomp ciepła, a z drugiej strony Unia Europejska chce ograniczyć te pompy ciepła, gdzie gazy, między innymi freon, są stosowane do produkcji tych pomp. Jak to wszystko pogodzić? Jak się odnaleźć na tym rynku pomp? Może najpierw o takiej prostej zasadzie, jak działa pompa ciepła. To tak naprawdę jest odwrócona lodówka, czyli źródłem dla pompy ciepła jest temperatura zewnętrzna najczęściej. No teraz bardzo modne są pompy powietrzne tak zwane, czyli stojące na zewnątrz i pobierające jak gdyby to ciepło z powietrza zewnętrznego. W lodówce mamy także produkty, które wkładamy do lodówki, one są tym dolnym źródłem i od nich pobieramy to ciepło, a po drugiej stronie, jak państwo możecie zauważyć, na lodówce jest tak zwany parownik i tam on jest zawsze gorący. Czyli tak mówiąc prosto, bo nam się wydaje, że w lodówce lodówka chłodzi. To nie jest tak. Ona zabiera ciepło z tych produktów tak. I wypuszcza je z tyłu, dlatego jak z tyłu przyłożymy rękę, to często za lodówką gorące. Jest ciepło, gorąco. I tak pompa działa w odwrócony sposób, dlatego jest ciepło. Tak. I teraz my dokładnie to samo robimy. Jest tam sprężarka, tak jak w lodówce jest podobnie jest. Dlatego jest sprężarka, która po prostu powoduje to, że możemy przetransportować to ciepło z dołu, z dolnego źródła do górnego źródła. Czyli z zimnego do ciepłego. I na górze mamy tą temperaturę na poziomie od tam powiedzmy 30 do nawet 60 stopni. Z tym, że im wyższą temperaturę będziemy osiągali, tym gorsza jest sprawność. I teraz o sprawności pompy ciepła. Sprawność pompa ciepła to jest wskaźnik COP, on się tak nazywa. To jest ilość energii elektrycznej, którą musimy włożyć do sprężarki po to, żeby uzyskać jakąś ilość energii cieplnej. To teraz tak może wytłumaczmy, ja to trochę na prostszy język przełożę, czyli że jeżeli mamy pompę ciepła, bo to często się wydaje ludziom, że pompa ciepła niczego nie potrzebuje, ona potrzebuje prądu, potrzebuje energii elektrycznej, tak. Bo właśnie ta sprężarka musi to powietrze sprężyć, żeby ono miało wyższą temperaturę i stąd nam czynnik chłodniczy. Ten czynnik, nie powietrze, w pompie ciepła to powietrze. Tak, powietrze przetłaczane jest przez wentylator, to też jest dodatkowe jak gdyby źródło energii elektrycznej, bo tam w pompach tych powietrznych mamy wentylator jeszcze dodatkowy, to też jest dodatkowe źródło. Więc ten wskaźnik COP, czyli ten sprawność, on jest liczony na takim zasadzie, że jaką ilość energii elektrycznej wkładamy do tego, żeby oddać energię cieplną. Najczęściej mamy te wskaźniki na poziomie 300%. Wskaźnik 3, tak, na przykład mówimy, czyli jedną kilowatogodzinę energii elektrycznej mamy 3 kilowatogodziny energii cieplnej. I tak jest najczęściej w katalogach producentów, że taką możemy uzyskać sprawność. Natomiast ona jest niestety bardzo mocno uzależniona od kilku czynników i na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli od w katalogach tego nie ma, tak? Może jest, ale gdzieś zawsze, jak to zwykle, drobnym druczkiem. Więc tak, im niższa temperatura zewnętrzna, tym pompa będzie miała mniejszą wydajność, bo jest po prostu niższa temperatura dolnego źródła. Czyli im zimniej na dworze, tak? Tak, czyli tak naprawdę, jak państwo popatrzycie, to przy minus 15, jak mamy pompę na przykład 10-kilowatową, to na te 10 kW liczona jest na przykład dla plus 4. Ale przy minus 10 to już nie będziemy mieli 10 kW na takiej pompie, tylko będziemy mieli 5 albo 6, więc musimy wtedy dokładać jak gdyby dodatkowe źródło. Te źródła szczytowe też, ja uważam, że do każdej pompy powinno być dokładane jakieś źródło szczytowe albo w formie grzałki elektrycznej, albo nawet osobnego źródła, które pracuje tylko wtedy, kiedy właśnie mamy bardzo niskie temperatury zewnętrzne. Jesteśmy w Polsce, więc to też się zdarza. Czyli te szczytowe, czyli jakby dodatkowo, tak? Żeby zawsze była ta sama temperatura, żeby było ciepło w domu, żebyśmy mieli ciepłą wodę. Bo zauważcie, że im mamy niższą temperaturę na zewnątrz, tym mniejszą sprawność tej pompy ciepła, więc tak naprawdę będziemy mieli zimno, tak? I to jest jedna, a druga to jest ta temperatura górna, czyli do jakiej temperatury musimy sobie podgrzać. No i znowu jest to samo, czyli im wyższa temperatura na górze, tym będzie sprawność tej pompy niższa. Więc trzeba uważać po prostu z tym wskaźnikiem efektywności energetycznej. Ale na co zwrócić uwagę, jeżeli chcemy kupić pompę, a teraz i dotacje są na pompy ciepła, tak. I są one bardzo mocno promowane, to na co zwrócić uwagę w momencie, kiedy kupujemy taką pompę ciepła? Na dwie podstawowe rzeczy moim zdaniem. Po pierwsze, nie dobierajcie ich za małych.
To znaczy, nawet jeżeli ktoś mówi, że wam wystarczy tam 8 czy 10 kW, to starajcie się, żeby ta pompa była większa, dlatego że ona wtedy będzie miała przy tych niższych temperaturach wyższą wydajność. Patrzcie też na takie te wskaźniki takie ekstremalne, czyli jak jest minus 15, bo te pompy mają charakterystyki energetyczne, więc można zapytać, a przy minus 15 jakim będziemy mieli ten wskaźnik COP, tak? I zobaczyć po prostu te pompy, które mają no, znacznie wyższe te sprawności niż powiedzmy takie najbardziej popularne. Zdarzają się nam niestety pompy ciepła, zwłaszcza te większe, które nie mają regulacji ciągłej. Małe to pompy, znaczy? To znaczy tak, że my możemy tą pompą regulować jej mocą, tą sprężarką, praktycznie prawie że od zera do maksymalnej mocy, powiedzmy jak sprężarka ma 5 kW, tak, no to od 0 do 5 kW mogę tą sprężarką. Jak łatwo policzyć, 5 razy 3 to ona będzie miała około 15 kW mocy cieplnej. Więc sprężarka, która ma 5 kW, może być regulowana od 0 do 5 kW. I możemy po prostu ją w sposób ciągły regulować. Ale w dużych pompach ciepła, takich powyżej 20 kW, nie wiem z jakiego powodu tak do końca zrezygnowano jak gdyby z tej regulacji ciągłej i tam mamy sprężarki, które są włączane na zasadzie włączam 20 kW albo wyłączam 20 kW. Nie można jakby z tego kurka zakręcić, czyli nie ma cały jak czas regulować. Na pełnej mocy, tak. Mimo że jej nie potrzebujemy. Tak? I to jest moim zdaniem taki mankament tych dużych pomp ciepła, bo w momencie jak mamy mniejsze zapotrzebowanie albo produkujemy ciepłą wodę w lecie, tak, gdzie ja potrzebuję 2 czy 3 kW, no to muszę całą sprężarkę 15 kW na przykład załączyć, żeby taką pompę. Te duże pompy naprawdę moim zdaniem one są takie, mają sporo mankamentów. I taka dodatkowa rzecz to jest taka, że te sprawności liczone są jak gdyby na wyjściu z pompy ciepła. Nie bierze się pod uwagę całych wszystkich urządzeń, które są później, czyli mamy zasobnik, mamy wodę, którą trzeba podgrzewać, tak? Więc a tak naprawdę liczy się końcowy efekt, czyli ile ciepła na samym końcu zostanie wyprodukowane. Czyli nie ma tych policzonych strat po drodze, tak? Tak? I przez te, powiedzmy tak w cudzysłowie, rury i urządzenia po drodze, one przecież też troszkę zabiorą nam tej energii. No i okazuje się, że to jest jak tak naprawdę, no nie troszkę nawet, bo one potrafią nawet 50% obniżyć sprawność pomp. I jak zrobiliśmy w tej chwili takie badania rzeczywiste na pompach właśnie ciepła, które wydawało się, że one naprawdę znakomicie pracują, to się okazało, że te wskaźniki COP tak zwane wynoszą w rzeczywistych warunkach 1,5, 1,7, 1,8. Nie 3, tak obiecywał producent. Być może ona ma 3 na wyjściu, ale jak się weźmie pod uwagę wyjściową, bo liczniki ciepła żeśmy po prostu pomontowali w takim na samym wyjściu z budynku, tak? I widzimy. Czyli to, ile co my dostajemy de facto, tak? Więc tak jak popatrzymy na to, no i teraz zaczynamy się zastanawiać, co się tak naprawdę trzeba zmienić w układzie pomp ciepła, żeby wyjść na wyższy poziom. I najważniejszą rzecz, żeby nie przegrzewać, nie dogrzewać tej temperatury moim zdaniem na pompach ciepła do na przykład 50 stopni. Tylko po prostu zrobić na przykład na 30. Ale tak? Mówimy też tutaj o temperaturze wody, nie że w domu mamy 50 stopni. Nie, nie, tak? nie, mówimy o wodzie cały czas. Dlaczego? Dlatego, że na ogrzewaniu, jak jest dom docieplony, bo pompy ciepła, proszę Państwa, stosujemy tylko w domach docieplonych. To ma sens wtedy. Bo bez sensu jest w domu, w budynku niedocieplonym stosowanie pompy ciepła, bo po prostu będzie nam zimno. My na kaloryferach w niedocieplonych domach potrzebujemy 50-60 stopni, a pompa nam daje przy takich sprawnościach 30-35, tak? Więc znacznie lepszym rozwiązaniem jest po prostu najpierw docieplić budynki, wymienić okna, a dopiero później jak gdyby zastanawiać się nad zamontowaniem pompy ciepła. Więc te pompy ciepła powinny być jak gdyby pracować na jak najniższych temperaturach. No i tu problem jest właśnie z ciepłą wodą użytkową i uważam, że one powinny pracować jak gdyby na ciepłej wodzie użytkowej tylko jako do wstępnego podgrzewu, a reszta powinna załatwiać osobne źródło, na przykład grzałka albo też źródło takie powiedzmy zewnętrzne, które mamy ewentualnie na te właśnie niskie temperatury, czy tak zwane źródło. Czyli na przykład szczytowe. Fotowoltaika czy kolektory słoneczne, tak? Tak? Czyli produkcja prądu dodatkowo albo produkcja ciepłej wody z jeszcze innego źródła, tego, który dogrzeje nam. Jakby, tak. I teraz mamy taki program, no, zarówno ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jak i czyste powietrze w tej chwili bardzo często preferuje właśnie pompy ciepła i fotowoltaikę. I tu trzeba uważać, bo producenci i pomp ciepła i fotowoltaiki chcą sprzedać te urządzenia. Ale proszę się zastanowić nad tym, jak te urządzenia ze sobą współpracują. Nijak się ma praca fotowoltaiki z współpracą z pompą ciepła, bo fotowoltaika produkuje nam prąd
w lecie. Kiedy są słoneczne dni, tak? Tak, i to jeszcze kiedy są słoneczne dni. A pompa ciepła, jak jeżeli służy do ogrzewania, to potrzebujemy tej energii elektrycznej w zimie. Kiedy nie ma słońca. Kiedy nie ma albo słońca. Albo jest go niewiele. Więc tak naprawdę to tak, produkujemy energię elektryczną wtedy, kiedy nie potrzebujemy jej, a zużywamy do pompy ciepła tą energię wtedy, kiedy po prostu jej potrzebujemy, a nie mamy z tego tego słońca. Jak był prosument ten taki upustowy, nazwijmy go, ten stary prosument, gdzie mieliśmy 20% albo 30% zamagazynowanie, to było super, bo mogliśmy zmagazynować energię i w ciągu roku rozliczyć tą energię. No kiedyś było tak, że jak się miało fotowoltaikę i grzało się w lecie, to można było ten prąd w cudzysłowie oddać do sieci i odebrać go sobie zimą. No, w dowolnym dzisiaj już tak nie mamy. Nie, niestety. Od 1 lipca zeszłego roku zmieniły się przepisy o odnawialnych źródłach energii i po prostu w tej chwili mamy coś takiego, że płacą nam za wyprodukowaną energię od razu. Czyli mamy jak gdyby na pieniądze, nie na kilowatogodzinę, nie na energię, tylko na pieniądze. I do 1 lipca 2024 roku rozliczają nas tak zwanym miesięcznym rozrachunku. Czyli mówią, na giełdzie mamy cenę na przykład 600 zł za megawatt, 60 groszy za kilowatogodzinę. Ja wam zapłacę 60 groszy za każdą wyprodukowaną. Ale uwaga, od 1 lipca 2024 roku przechodzimy na rozliczenie godzinowe. I to oznacza, że wtedy, kiedy energia wszyscy produkują, energię wtedy fotowoltaiczną, ona jest najtańsza. Ona kosztuje powiedzmy wtedy 10 groszy, 20 groszy, 30 groszy, więc ten dystrybutor, ten, który odbiera od nas energię, będzie nam płacił 10 groszy czy 20, a my za tam kilka godzin, jak słońce przestaje świecić, będziemy płacili normalną cenę, czyli 80 czy złotówkę za ten sam albo kilowat. Zimą, gdzie wszyscy potrzebujemy, ta cena będzie rosła, czyli de facto dużo stracimy, mimo że produkujemy energię elektryczną. I zrobiono to po to, żeby w cudzysłowie przymusić trochę ludzi do tego, żeby magazynowali energię. Ale też warto powiedzieć z jakiego powodu, ponieważ w momencie, kiedy tak dużo jest produkowanej energii, która wchodzi do sieci, ta sieć może tego nie wytrzymać. I nie wytrzymuje. I mamy problemy takie, że nam nie odbierają tej energii, mamy jej za dużo. Polega to na tym, że po prostu jeżeli mamy na danej sieci przesyłowej za dużo instalacji fotowoltaicznych, to przekraczamy napięcia te generowane i po prostu wtedy te zabezpieczające układy po prostu wyłączają naszą fotowoltaikę, nie produkujemy wtedy prądu. Natomiast jeżeli byśmy mieli magazyn, no to moglibyśmy magazynować. Ale proszę Państwa, ważna rzecz, magazyn jest na dobę. To nie jest tak, że my sobie zmagazynujemy i w zimie to będziemy wykorzystywali. Takich cudów nie ma. Jeszcze nie ma, tak. Magazyn jest na dobę, czyli po prostu zmagazynujemy sobie energię, ale wieczorem, jak korzystamy ze światła, z lodówki, wykorzystamy z domu, no to po prostu z tego magazynu słońce nie świeci i zaczynamy korzystać. Wtedy płacimy znacznie mniejsze rachunki oczywiście, ale w lato, natomiast w zimie, no jak słońce nie świeci, no to magazyn też się nie ładuje, nie? A zresztą jak nawet słońce świeci, to od razu pójdzie do naszej pompy ciepła. Ale w zimie wtedy możemy jak gdyby nazbierać te złotówki po to, żeby po prostu mieć więcej na tą pompę ciepła. Robiliśmy takie symulacje w tej chwili, jeśli chodzi o taką współpracę właśnie fotowoltaiki, której energia jest wykorzystywana właśnie dobowo, czyli magazyn energii fotowoltaika wykorzystujemy dobowo. I wychodziło nam, że około 50% jesteśmy wtedy w stanie obniżyć koszty obsługi takiej pompy ciepła. Ale zimą czy generalnie? Zimą. Wtedy możemy, rachunki za energię elektryczną nam spadną wtedy o mniej więcej połowę w stosunku, bo w lato praktycznie nic nie będziemy płacili. Bo magazyn energii zawsze coś tam nam przyświeci. Tego w lato wbrew pozorom wcale tak dużo tej energii nie zużywamy. No nie ogrzewamy domów też. Tak, nie ogrzewamy domów i nie ma tak dużego zużycia, więc jeżeli potrafimy tak dobrać fotowoltaikę i magazyn energii, żeby na bieżąco tą energię zużywać, no to i niewiele sprzedawać, bo to jest ważne, bo oni nam praktycznie nic za to nie zapłacą, no to po prostu to wtedy taka impreza z pompą ciepła może się opłacać. I nie mamy wtedy problemów też właśnie z tym, że przekraczamy napięcia, bo te magazyny energii działają w ten sposób, że właśnie one tą nadwyżkę energii będą nie wysyłały do sieci, tylko właśnie magazynowały. Jest dotacja zarówno do pomp ciepła, jak i do magazynów, jak i do właśnie fotowoltaiki, więc czas jak gdyby z tego jak najbardziej korzystać. Ale tak na koniec, ostatnie pytanie. Jeżeli rozważamy założenie pompy ciepła, to przede wszystkim, już Pan wspominał o tym, że musi być to, że docieplamy budynek, wymieniamy okna, drzwi, tak. Żeby tej energii było potrzeba mniej. Jak najmniej i w niskich temperaturach. Nie musimy wymieniać instalacji.
to jeżeli mamy instalację, to najczęściej jest przywymiarowana wtedy, czyli mamy duże pojemności jak gdyby grzejników i innych rzeczy, możemy spokojnie na tych starych grzejnikach, to koszt wymiany jest jednak dość spory, mówię o kosztach wymiany instalacji, więc można pracować na starej instalacji, tylko wtedy obniżamy tak zwaną krzywą grzewczą, czyli na grzejnik nie puszczam 50 stopni, tylko puszczam 30 i też będę miał ciepło. To jest jedna rzecz, druga rzecz, dobrze dobrana pompa ciepła i dodatkowe źródło. Tak, i dodatkowe źródło szczytowe. To uważamy, że po prostu, że bez dodatkowego źródła szczytowego naprawdę trudno jest przy pompie ciepła w warunkach polskich, tak? Bo zdarzają się zimy takie, że jest minus 20 i wtedy te pompy ciepła po prostu nam nie wydalą, będziemy musieli się dogrzewać. I na koniec warto rozważyć magazynowanie energii. Tak, i już z fotowoltaiką magazynowanie energii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Andrzej Jurkiewicz był moim i Państwa gościem, a ja żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.